zawsze z sentymentem wracam do mojego rodzinnego miasta. Szczególny sentyment odczuwam do tej sali. Witam Państwa. Która doprowadziła mnie do stanowiska wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, szczególnie gorąco witam pana senatora Michała Wojtczaka z Torunia, pana posła Grzegorza Roszaka, i pana profesora Siątkowskiego. Proszę Państwa, Bydgoszcz stoi medycyną, stoi wojskiem i muzyką. Nauką oczywiście też. I Bydgoszcz rozwija się nieźle, ale mam wrażenie, że potrzebuje nowego, dynamicznego gospodarza. I mamy takiego kandydata, nawigatora, który będzie umiał kierować statkiem naszego miasta po czasami wzburzonych falach politycznych. Człowieka, który zna się też na ekonomii, na finansach, będzie umiał zarządzać coraz większym budżetem naszego miasta. Mamy człowieka, który jest uznawany przez premiera Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska za jednego z najlepszych wojewodów w całym naszym kraju. Tym kandydatem jest pan wojewoda Rafał Brówski i proponuję, abyśmy się teraz zaznajomili z jego życiorysem.